tak. Szafirowe lwy. My bardzo jesteśmy ucieszone. Dostałyśmy statuetkę w konkursie Perspektywy. Właściwie nagroda, która była przedostatnia wymieniana na gali, więc bardzo ważna, tuż przed Złotym Lwem. Oprócz tego wyróżnienie za debiut reżyserski, więc jest to dla nas zwieńczenie jakiejś długoletniej pracy, etap zdjęć, który odbywał się też w Rybniku. Dzisiaj to jest piękny powrót tutaj. Bilety na nasze pokazy rozchodziły się w 2 minuty, bo o 8 rano jest zawsze otwierana jakby ta pula, o 8:02 nie było biletów. Wszyscy przychodzili i mówili, słuchajcie, dlaczego? Znowu się nie udało wklikać, no więc bardzo się cieszymy, że ta jakby rozeszła się też taka informacja pierwszego dnia festiwalu, że film jest dobry i potem wszyscy na niego polowali. Ale mówią, że najtrudniej być prorokiem w własnym mieście. Jest ten stres teraz przed tym pokazem w Rybniku większy. Myślę, że jak wyjdę na scenę i zobaczę znajome twarze, liczę na to, że zobaczę niektórych nauczycieli. Widziałam ogromną część mojej rodziny, przyjaciół ze szkoły być może, no to podejrzewam, że się stresuję. Kiedyś już raz to przeżywałam przy krótkim metrażu i jest to takie uczucie nagle z wnętrza gdzieś, że jest się znowu no, dziewczynką na takiej szkolnej akademii, jak wszyscy patrzą. Temat jest trudny. Ten film może zadziałać terapeutycznie, liczą na to panie? Ten film jest jakimś chyba jakąś opowieścią, która skłania do refleksji, to na pewno, bo mamy te rozmowy niezwykle poruszające, ale też jest chyba głosem takim o odwadze, bo bardzo dużo kobiet, nie tylko kobiet, ale głównie kobiet przychodzi powiedzieć, że postanowiły coś zmienić po tym filmie, porozmawiać na przykład z kimś, z kim mają nieprzepracowane rzeczy, pójść na terapię, odkrywają, dlaczego się zachowują w swoim życiu tak i nie inaczej, więc no, są bardzo te reakcje ciekawe. Czy jest taką terapię na każdy film? Dla mnie przede wszystkim to jest piękny film i od początku mówiłyśmy o tym, że chcemy robić piękny film, film dla widzów, film przygodę. Też nam się wydaje, że to, że jest tutaj istotny społecznie temat, to też jest bardzo ważne dla tego, jaki impact ma film. Chciałybyśmy też chyba, żeby nie te społecznie ważne tematy osobiście dla wielu osób, dla wielu widzów, widzek przede wszystkim ważne tematy nie przysłoniły tego, że ten film jest taką filmową przygodą, jest jakościową przygodą. Jest to sztuka filmowa, która wam wychodzi. Myślicie o dalszej współpracy? Tu się coś rysuje? My mamy taki swój duet. Nazywamy się siostry Jajo, dlatego że ja jestem z Rybnika, gdzie tak mamy ja, tak Łukasi jest. Jo! No i naturalnym dla nas jest naszej też chyba przyjaźni, która się wytworzyła, że ciągle rozmawiamy i ciągle nad czymś mimo woli gadamy, nawet jak jesteśmy zmęczone. Teraz mamy projekty osobno, jeżeli chodzi o pisanie, ale rozmawiamy o nich. To jest niezwykle ważne, bo to jest takie partnerstwo artystyczne i mieć takie wsparcie, słyszeć, czy to dobry pomysł, czy zły pomysł, w którą stronę, móc się zwierzyć, to nas bardzo interesuje, wciągają te rozmowy, bo bardzo często jest tak, że nie trafia się na takiego partnera i można opowiadać nawet koleżance, reżyserce, czy scenarzystce, jej to nie interesuje, a u nas jest jakiś rodzaj no właśnie już tej zawartej, tego siostrzeństwa, wspólnoty i nas bardzo, bardzo żywo interesują rzeczy, które robimy.